Radio, oglądacie Adam TV. W dzisiejszym odcinku mam na Was zestaw Świątynia Broni Ostatecznej z Lego Ninjago Movie. Tak, słuchajcie, zestaw jest przeznaczony dla dzieci od 9 do 14 roku życia. I ten zestaw ma numer 70677. Tak, dostajemy tam, słuchajcie, 7 minifigurek i mamy tak, dżunglowego Garmadona, następnie jest Cole, Kai, Nia, Jay, Lloyd i Zane. Ten skład generalnie bardzo mi przypomina skład z Perły Przeznaczenia. Tak. Bo też dostajemy wszystkich ninja, z tym, że tutaj zamiast mistrza Wu mamy kogo? Dżunglowego Garmadona. Także ciekawie, że tutaj jak gdyby mamy wszystkich. No i tutaj taka wielka scenka walki. Scenka walki, jak ninja próbują się chyba dostać do środka, bo tam widzę, że Kai i Nia walczą z jakimś, nie wiem, strażnikiem w postaci takiej bestii. Tutaj Jay w ogóle został schwytany, nie? I tylko Cole walczy z tym, a Zane chyba pomaga uwolnić Jayowi. Jaya generalnie tak. Próbuje uwolnić. Tutaj na środku Lloyd próbuje się dostać, nie wiem, czy rozmawia z tatą, czy co, żeby go wpuścił do środka, nie wiem. No i generalnie widać, jak ta świątynia się prezentuje. Wygląda, że duża. Wygląda na wysoką. Tutaj, nie wiem, jakieś te kamienne elementy na dole wyglądają trochę nudno. Dopiero ciekawie się robi tutaj, gdzie są te już te niebieskie elementy i brama też fajnie wygląda. Tutaj te klocki też fajnie wyglądają. Bardzo fajnie. No i tutaj jakiś taki niebieski kryształ z niebieskimi ogniami. Chyba nie wiem, moczy kryształ. Kryształ śmocy, może być. Zobaczmy od góry opakowanie. Ups. Tak, czyli to co zawsze. No i z tyłu. I z tyłu wygląda to tak. Aha, już tutaj widzę w prawym górnym rogu mamy wymiary całej świątyni i takiego malutkiego Lloyda tutaj. Zobacz, jaki malusieńki, czyli faktycznie strasznie wysokie i szerokie. Tutaj to oczywiście scenka, widać, że już dostali się ninja do środka i tam buszują, nie? Że zobaczą, co tam jest w środku. Sprawdzają, ja nie wiem, jaka jest fabuła filmu, czy oni szukają tu jakiegoś skarbu, czy co. Bo właśnie tego kryształu. Jakby tego kryształu szukali, to już by się wdrapywali na górę. Ja myślę, że oni węszą w środku czegoś. Bo to chyba... Lloyd w ogóle znalazł tu jakieś złoto, widzisz? To chyba dom Garmadona i Wu. Bo to wygląda jak mistrz Wu, a tutaj jak Garmadon, tylko młody zanim go ukończy. Powiem ci, ja tam słabo widzę, żeby tam Garmadona było widać. Tam gdzieś powinno. A, bo ty już przyglądałeś się temu dokładnie. Aha, Garmadon tu w ogóle jest złapany w klatce. Jay tutaj się zabawia z tą bestią. Tak, z jednym ze strażników. No i na dole wszystkie te funkcje takie zabawowe. Już widzę, że można opuścić jakiś kamień, czymś tam wystrzelić. Co tam na dole jeszcze tutaj jest? Tutaj, że niby coś jakąś dźwignią, tak? Otwiera przejście. Jakąś taką jamę, no. Tutaj, że można coś pociągnąć i nie wiem, czy Lloyd tam spada, czy to jest zapadnia, tak. Chyba tak. Dalej tutaj ktoś na Zayna zrzuca dynamit. No i takie jakieś ciekawe, tam jakiś miecz jest dalej, widzę. Tak podskakuje to chyba tutaj. Aha. Ale jak to fajnie wygląda, jak on tak... Tak, na dole jakiś tam trup jest, czaszka w sensie. Nie, właściwie nie czaszka, tylko... Szkielet. Sam szkielet. Aha. No ciekawe, ciekawe. Słuchaj, to myślę, że Adaśko nie ma co, tylko otwieramy. I składamy.
no to startujemy. Zacznijmy od minifigurek. Jako pierwszy idzie Garmadon. Zobaczcie. Z tymi mieczami świetnie. Nieźle. Super to wygląda. Tutaj może mu zdejmę od razu czapkę. W ogóle też fajna czapa. Bardzo. To jest taka sama czapka jak w pościgu w Ninjago City. Jak z tym, miał że... Ham. Tak, tak jak Ham, tylko ma inny kolor. Tutaj oczywiście fajny nadruk, tutaj na twarzy. Tutaj klatka piersiowa, właściwie to dwie. Takie duże. Spodenki też eleganckie i ma tam taki niebieski pas. A brwi ma jak dziadek taki. Straszliwe, no. Strasznie duże. Tutaj jeszcze wam pokażemy z tyłu. Tutaj z boku nie ma żadnych nadruków ani nic. Z tyłu jest taki ciekawy klocek tu. Tutaj spodnie normalka. Taka pererynka. No i takie coś tutaj na ramieniu. Chyba, żeby się zamaskować w dżungli. Chyba tak. Chyba właśnie do tego to służy. Także to był Garmadon i to jest chyba w sumie najciekawsza figurka tutaj ze wszystkich. I teraz mamy, następnie idzie Kol. Proszę. Fajny ten klocek jest tutaj ten na głowie, co no, dostajemy. No, włosy. To dopiero w tej serii wyszedł chyba. Tutaj jeszcze widzę, no ciekawe te nadruki, takie czarno-brązowe, spodenki też. Ciekawostką jest tutaj właśnie, nie wiem czy to jest tatuaż, czy to jest jakiś... Chyba obrączka. Tutaj, w tym miejscu? Chyba nie. W sumie sam nie wiem, co to może być tutaj. Może któryś z widzów będzie wiedział dokładnie. No i z tyłu takie coś. I jeszcze tutaj wam możemy pokazać buźkę. Taka, a to fajno. No. I teraz tego odstawiamy. I do kola jeszcze dostajemy młot. Tutaj wam go pokażemy. Taki podstawowy. Tak. Złapie ostrość? No, walczy. O, takie coś. Z trzech klocków, nie, z czterech. Bo tutaj ten malutki, taki i taki. No i rączka. Dobra. Teraz mamy Kaja. W Kaju najbardziej mi się chyba podoba fryzura. Taka A stercząca. Chyba, nadruk na buźce, bo on ma jeszcze jakiś tam plaster. Plaster, Adaśko. Tutaj mamy, tak? I z drugiej strony też mamy plasterek. I to tylko taka straszliwa minka. Tutaj każdy z tych ninja ma logo, taki znak, jakiś symbol na plecach różnych żywiołów chyba. No i reszta ubranka chyba w każdym innym zestawie jest tak samo. Dokładnie tak samo. Także, no a w tej fryzurze podoba mi się to, że po prostu patrzysz na niego i od razu widzisz, że to jest ninja ognia. Ma nawet ta fryzura mu tak sterczy, jakby ogień się palił mu na głowie. Bardzo no. fajne. I tutaj Kai dostaje dwa takie zwykłe srebrne miecze. Także tu nie będziemy się przyglądać temu. Teraz Nia. Też ma bardzo ciekawą tą fryzurkę. To już w minifigurkach chyba pokazywaliśmy, ale naprawdę fajny klocek. Spódniczkę ma. Tak, to jest z takich ciekawszych rzeczy właśnie spódniczka. Ten nadruk tutaj na stópkach, że to są japonki, w takich klapkach lata. Też tutaj coś ma z boku. To chyba metalowy taki na łokcie. Tak, no nie wiem jak to powiedzieć, ale coś takiego. Symbol, co wprawdzie, czekajcie, symbol jest ten sam. Tylko inny kolor. Ten sam co ma Kai. Aha, czyli to nie są jakieś unikalne. Tylko ten, przepraszam, no to ten też ma takie samo. Myślałem, że to są różne. Oni wszyscy mają takie same, tylko w innych, inny kolor. W innych kolorach. Tu jeszcze możemy pokazać buźkę z tyłu, Ni. Takie coś. Zabieramy. I teraz jej broń. To jest taka dzida. Może tak o. Hyc. Pokażę. O, to jest jeden klocek, to jest właśnie fajne. Ta srebrna część. I to jest jeden klocek, no i ten czarny na końcu. To jest taki frędzlowy. Frędzlowaty drugi klocek. To odkładamy. I teraz mamy Jaya. Tak samo jak w Kaju, tutaj bardzo mi się podoba fryzura. Taka trochę rozmieszana. Tak. Bardzo fajny klocek. W porównaniu do tych innych, jak tam z Lego Przygody, ten Emmet, wszyscy robotnicy mają takie proste fryzury. To jest właśnie taka rozczochrana, bardzo fajna. Tutaj na jakimś pasku, nie wiem co to jest. Miejsce na telefon i na coś jeszcze, czy coś? No. On właśnie w tamtych minifigurach miał selfie. Właśnie to możliwe, że poskładany w jednej kieszonce jest kij do selfika i sam telefon obok. Bardzo możliwe. Czy tutaj z tyłu coś? No i tu dalej jest ta część. I też ma to logo tam
pod spodem, z tym, że słabo widać, bo jest właśnie zajęte. Zasłonięte. Jeszcze może tutaj buźkę pokażemy z tej strony. To wygląda jak zły bobasz trochę. No, faktycznie. Dobra, tego odstawiamy. Tutaj do niego dostajemy taką broń. Tutaj zaraz zobaczycie. O. Właśnie bardzo podobny do nunchaku, ale zamiast tego drugiego kika jest jakiś... Ostrze takie, nie? Tak. Dobra. Teraz mamy twoją ulubioną postać, czyli Lloyda. Mi jakoś, ja nie przepadam za nim. Ale oczka ma fajne, takie zielone. Strój też, no taki podstawowy bym powiedział. Tutaj są jakieś takie z boku złote rzeczy. Ale też ma takie fajne włoszki. Czy te włosy są fajne? No, no spoko. Tutaj może pokażemy wam jeszcze nadruk z tyłu. Takie coś. Też ten symbol. I tutaj jest fajny na... Nie wiem, czy to kamera uchwyci. Tutaj zaczyna się takie karbowane coś na ramieniu. Zobaczcie, jakby była taka kolczuga, czy jakaś zbroja... fragment pancerza w każdym razie fajny. Taki skórzany trochę. Tak, i tutaj też jest w sumie na brzuchu, też jest taki odrobinkę matowy. Fajny w dotyku ten materiał. Także tyle. Lloyda odstawiamy i teraz mamy jego broń. I to nie jest normalny mieczyk. To już mówiliśmy. Tak, to jest taki trochę, no jakiś nowy, nie wiem, czy on teraz wyszedł, czy już był wcześniej to w jakiś... To trochę takie, nie wiem, jak maczeta, tylko odrobinkę... Tak, takie połączenie maczety właśnie z normalnym mieczem ninja, no. Fajne. I na samym końcu mamy tutaj Zayna. Ta fryzurka, no super, jeszcze z tym nadrukiem tutaj na głowie. Nie farba tak mu... Nie, no nie farba, tylko włoski, tak? Nie, on przecież jest przystrzyżony. Robotem. No ale tutaj ewidentnie Adaś ma kolor ludzkiej tej, nie? Zresztą nie wiadomo jak w filmie tam jest. Może akurat w tym filmie to jest człowiekiem, to prawda. Trzeba obejrzeć film, to będziemy wiedzieć. No i nadruki, to już ten Zayn chyba był w trzech zestawach, czy w dwóch zestawach i w minifigurkach. Ciągle te nadruki wyglądają tak samo. I tutaj strzały na plecach, tak? A jego bronią, tutaj wam pokażę. Ten łuk. Jest po prostu zwykły taki czarny łuk. Także tyle z minifigurek. No i teraz przechodzimy do dalszej części zestawu. Tak. Ok. Tak jak widzicie, zanim jeszcze w sumie zaczniemy mówić o samej świątyni, dobrze by było wspomnieć tutaj o tych strażnikach. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. To jak koty, tylko bez ogonów. Jak koty? No, no ciężko powiedzieć, czy to kot, czy to pies. Nie wiem, ale mają tak, cztery ruchome łapy. Tutaj i tutaj. Tu jest taki fajny klocek, który zasłania to łączenie. Tak, i trochę wygląda tak, jakby małe skrzydełka były. Aha, ale jak tak jest opuszczone, to ładnie to maskuje. Co tutaj jeszcze? Tutaj taki fajny, srebrny klocek na brzuchu. W ogóle nie widziałem nigdy takiego klocka. Tak, bo my się tam jakoś specjalnie nie bawimy tymi technikami czy bioniklami. Oni tam częściej używają takich klocków właśnie. No i co? Tutaj ruchoma paszcza od góry, fajne kły tutaj. Tutaj... Tylko szkoda, że szare. Które, które? Te. Czemu szkoda? Powinny być białe. To? No. A to nie jest szary w ogóle klocek, to jest taki jakiś beżowy, takie coś. No w każdym razie, oczka fajne, uszy też tutaj są ruchome na takich... Takie radary. Tak? No i tutaj brwi się podnoszą, w ogóle można zrobić fajną taką minkę zdziwionego strażnika, o. Co? Co? Aha, no i tutaj jeszcze jest z tyłu miejsce, bo głowa jest ruchoma tak na boki. I tu jest miejsce, że jakiś ludek może sobie stanąć. I... Na przykład niby, że... wytraszował. Tak, i ujeżdżać go normalnie jak konia. Dobra, to ich trochę odsuńmy. Jeden i drugi są tacy sami. Także nie musimy drugiego pokazywać. No i teraz tak, tutaj mamy wejście, takie główne wejście do świątyni. Tak naprawdę zrobiły się z tego dwa wejścia. Tutaj ktoś może wskoczyć, albo tędy. To taki bardziej tor przeszkód niż to. No tak, no tutaj ciężej się wdrapać, ale widać, że to kiedyś było jedno takie większe wejście, tylko... Tutaj i tutaj, tylko to niby... tam wybuchła jakaś wojna może? No tutaj chyba? Coś zostało na pewno zniszczone. To podejrzewam było jedno duże wejście, a teraz się zrobiły takie dwa. Tutaj widzicie jakieś poniszczone takie kafelki. Tutaj chyba nic więcej nie ma. Możemy tutaj podjechać trochę do góry.
No i od razu mamy jak gdyby wejście do bramy, tak? Wejście do środka przez taką wielką czerwoną bramę. To też jest fajne, takie kolce. No takie zdobienia, tak? Ładna taka czerwona. Tutaj po bokach też mamy pełno właśnie naklejek. One są symetrycznie, także tutaj i tutaj widzicie. To chyba przestawia jakiegoś, nie wiem, bronie jakieś. Starych mistrzów w spędziczu. Nie, ja myślę, że to są normalne. W sumie to nie wiem, no sami uznacie, co wam to przypomina. Tutaj jeszcze na tym poziomie no mamy skały na dole i wyżej już się zaczyna tutaj budynek. Z tej strony jest ciekawa rzecz, bo jest takie tajemne wyjście. Tutaj wystarczy pociągnąć tego Dinksa. Ta. Wypada skała i tam można się dostać do podziemi. To jeszcze w dalszej części wam pokażemy, co tam dokładnie jest. A na teraz wracamy tu i podjeżdżamy jeszcze wyżej. Jak widzicie, tutaj zaczynają się te prawdziwe zdobienia, nie to, co tam od spodu są, tylko tutaj, zobaczcie. Mamy takie fajne, czarne, nie wiem, Adaś mówi, że to są kraty i faktycznie na każdym poziomie jest coraz częściej, a tam już właśnie są normalne kraty, takie czarne, ładnie to wygląda. Co tu jeszcze, Adaś, z przodu fajnego? Te małe klaski są super. Super pasują, zarówno te szare, jak i tutaj te czarne. Co są? I tutaj znowu szare. Bardzo ładnie wygląda ten tutaj fragment tej świątyni. Jak widzicie, dachy tutaj są też tak zrobione w takim azjatyckim stylu. Zakończone i takimi kolcami, a w niektórych miejscach też niebieskimi skorpionami. To jest super, bo pasuje szary z takim granatowym. Bardzo ładnie właśnie się komponują te kolory. Jak widzicie, jest taki trójkąt. Tutaj dochodzimy, gdzie jest ten taki niebieski kryształ z niebieskimi ogniami. Tutaj zobaczycie na zbliżeniu, jak to fajnie wygląda. Jakieś, nie wiem, czy to jest te bronie. Tutaj, tak. Takie wielkie... Sztylety, nie wiem. Maczugi? Nie, no maczuga to nie. Ale, no, fajnie to wygląda. Znowu daszki i teraz z powrotem wchodzi tak do góry i znowu ten. Po prostu jest taka mniejsza wersja tego, co się działo wcześniej, tylko tutaj jest zakończona takim czarnym... Taką antenką. Taką jakby antenką, aha. I generalnie myślę, że z tej strony to jest wszystko, co tu można pokazać. Zobaczcie, tutaj jeszcze ta brama, możemy ją otworzyć. Ona trochę ciężko chodzi. O, jak już się otworzy, bang. Mamy po prostu wejście, dalej są kafelki. Także chyba wchodzimy do środka. No to odwracamy ten zestaw i patrzymy, co tam jest. Tak. I tak jak już tutaj od razu widać, mamy cztery główne pomieszczenia. Na środku taki korytarz, gdzie jest pełno pułapek, to wam za chwilę szczegółowo pokażemy. No i tutaj na samym dole podziemia. Zacznijmy może od głównego wejścia pełnego pułapek. Słuchajcie, jak przykładowo wchodzi tutaj jakiś ninja, to pierwsze, na co musi uważać, to właśnie, żeby nie stanąć tam, gdzie stanął w tej chwili, bo może go spotkać coś takiego. I z powrotem jest przed wejściem do świątyni. Ten mechanizm działa tutaj. Całą tą wysepkę po prostu możemy wysuwać, wsuwać i tam po prostu aktywuje się zapadnia. Ale załóżmy, że Jay wypadł, ale jak już jest otwarte, przechodzi Cole, widzi, że jest właśnie dziura, przeskakuje albo coś i znajduje się tutaj. No to już myśli, że wszystko w porządku, a nie do końca. Bo jak zobaczycie teraz, możemy aktywować dynamit i z powrotem leci tam do tego, do Jaya, nie? I wybucha mu głowa. Tak, oni jak gdyby już gdzieś tam leżą, teraz nadchodzi Kai. Kai już widzi, że tamci dostali, to już myśli, że znowu wszystko gra. To teraz mamy jedną chyba z najciekawszych pułapek, ja trochę cofnę, żeby było lepiej widać. Już tutaj niektórzy widzą, że jest... jak gdyby kamień taki z góry i możemy go spuścić, bam! I tutaj mechanizm działa w ten sposób, możemy go... Tak, o, ale nie da się wrócić, więc to jest bardzo fajne. Bardzo fajnie jest to zrobione, ten fragment. I teraz tak, z powrotem wracamy tu. Załóżmy, Kai niech spadnie sobie gdzieś w to miejsce. I teraz mamy Nie, która... O, przepraszam, tu było tak, o. Wchodzi. A, to powinno jeszcze być. Nie, bo to się wciągnęło z powrotem. Ja specjalnie to naciągnąłem, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Żeby pokazać wszystkie pułapki. Słuchajcie,
Ona już się czuje bardzo pewnie, ale to tylko złudzenie, bo tutaj mamy następną broń. Możemy ją wcisnąć. Ale to nie teraz, lepiej żeby już tu była. Już bliżej, że niby się ten, ale myślę, że tam chyba też zadziała. W każdym razie możemy tym wystrzelić. I piu. I złamane spada. Nogi. Z tej głównej części to były wszystkie pułapki, więc teraz pokażemy wam, zaczniemy może od tego pomieszczenia i przejdziemy przez wszystkie. Więc tak to wygląda. W tym pokoju widzę, że jest tylko miecz, jakiś stojak, taki fajny i obok czaszka. Tak, możecie się zapytać, skąd ta czaszka? Otóż już wam tłumaczę. Załóżmy, że jakiś ninja próbuje tutaj wejść i zabrać właśnie ten superowy miecz, a tu bam, z boku, możemy odciąć głowę. No i prawdopodobnie już tak się stało, bo jak widzicie, czacha leży. Pokój niżej wygląda w ten sposób. Mamy tutaj taki wielki posąg wraz z całym opancerzeniem wojownika Cynobru. Ma nawet włócznie, nie? No, i tutaj widzę jakaś flaga z mistrzem W. Tak, tutaj jeszcze jakiś kafelek, tutaj taki inny, mniejszy, złamany. Nie tyle złamany, co po prostu mniejszy klocek. I tutaj jest ciekawy napis, który w polskim tłumaczeniu mówi główna drzemka. Fajną rzeczą jest to, w jaki sposób ten wąż tutaj się zawija. Bardzo fajny taki, nie wiem czy, no zdoba, bardzo fajnie to się prezentuje. Z tych tutaj takich jeszcze ciekawostek pokażę wam minę tego gościa, bo ta, o ile jest normalna, o tyle ta z tyłu, spójrzcie. Ciekaw jestem, jak to będzie w filmie. Czy on nagle powstanie i będzie z nimi walczyć, czy... Ja myślę, że to taka pułapka, że patrzy na niego, a później nagle taka minka i go straszy i ciągle ma taką minę wystraszoną. Że to na zawsze będzie mu się to przypominało. Myślisz? Że nagle i koniec. Okej. Tutaj jeszcze w tym miejscu od razu pokażemy wam tą klatkę, która jest otwierana tak naprawdę tutaj. Możemy gościa wsadzić jakiegoś. Może Kai to się słabo będzie nadawać, bo ma dużą fryzurę wysoką. Ale wsadźmy tutaj Cola. Ajdź. Wsadzę, nie wsadzę? Wejdzie, spokojnie. Zobaczcie, tak to wygląda. I tylko krzyczy, wypuśćcie mnie. Tak, to jest na takim wysięgniku. Może być tutaj z tyłu, może być z boku całkowicie. Od spodu jeszcze taki czerwony, nie wiem co to jest. Czy to... Jakiś, chyba kolec. Jakiś taki kolec. No i tutaj tyle. Teraz przejdźmy na drugą stronę. I tak, co tutaj Adaś jest w tym pomieszczeniu interesującego? Mi najbardziej się podoba właśnie ten worek. Woreczek. Pierwszy raz widzę taki klocek. Zobaczcie, od spodu wygląda w ten sposób. Takie coś. I wygląda, jakby coś miało być w środku. Tak, no nic nie ma, ale fajne. Dalej jest taka biała waza i też jest otoczona przez takiego węża. Super. No i dwa takie czarne miecze. Tamten to jest normalna katana czarna, a ten wygląda w ten sposób. Dobra, wsadzamy go to z powrotem. I możemy od razu tutaj niżej zjechać. Bach, tutaj już pokazywaliśmy właśnie, jak działa ten mechanizm tutaj. Możemy jeszcze raz wystrzelić. Wow. Ja. Tu się odbija o ten fragment, czyli nie zawsze przylatuje na drugą stronę. Ale tak, tutaj mamy plakacik z napisem GA, bo to już w internecie znaleźliśmy tłumaczenie na, jak gdyby z tego języka Ninjago na angielski i później z angielskiego przetłumaczyłem to na polski. I tu jest napisane GA, więc to pewnie znaczy Garmadon. Tutaj na ścianie też mamy naklejki, które, czy napisy, które znaczą dokładnie tak, od góry. Wir, szybkość i moc. Tutaj kafelki dalej popękane. No i mamy taki fajny zwój z boku. A na zwoju mamy napisane po prostu Garmadon. Już po kolei wszystkimi literkami. Tutaj zobaczycie na zdjęciu dokładnie, jak to wygląda. Dalej mamy fragment, który już widzieliście, ale teraz pokażemy wam go dokładnie. To jest ta wysuwana część. Tutaj. Tam już widać nogę szkieleta. Jakieś takie bolce, po których ninja mogą tam przeskakiwać. A ja. Powiedziałem, mogą przeskakiwać. O. Przeskakuje. I tutaj jest skrzynia ze skarbem.
Co tu, Adaś, jest fajnego, pamiętasz? Tak. To niby jest złoto, ale to przypomina takie kwiatki. Tak, nie są to normalne takie klocki, tylko po prostu... No pierwszy raz widzę akurat... Takie złoto. Tak, że wymyślili sobie, że to będzie skarb. Nie wiem, ciekaw jestem jak w filmie. Co to może być? Może jakieś podwójnie niż pieniądze. Albo jakieś stawki, ale że o większej wartości. O większej wartości niż kasa, ale też ze złota. Bardzo możliwe. W ogóle też fajnie, że tu taki kolor, a tu taki. Tak, z dwóch różnych desek. Także to możemy, to się trzyma na takich tych. Możemy to wczepić z powrotem. Tu jeszcze może z drugiej strony. Ten. I tutaj wsadzę go z powrotem, tutaj wyżej. Jeszcze dwie te pochodnie. I możemy przejść tutaj do podziemi. Tak tylko z grubsza powiemy, że generalnie tam jest taki tunel. Czy on jest połączony? Chyba jak tu odsuniemy... Nie jest. Są dwa tunele. Jeden po tej stronie, drugi po tamtej. Tutaj jak widzicie mamy takiego szkieleta. Tam węża. Wąż. Tutaj gdzieniegdzie kraty. Tutaj tak samo. Z tym, że tutaj mamy jak gdyby... Możemy się dostać do środka wyważając to. Albo po prostu otwierając tutaj. I tutaj jest od razu ciekawostka. Już na samym początku jak pokazywaliśmy przód zestawu, to było widać. Mhm. Tutaj może tak o, jeszcze obniżę. Że jak wyważymy tamtą przednią skałkę... To też tam jest przejście. To jest przejście, także ninja już ze świątyni jest tajemne przejście, mogą tędy przebiec i się tamtędy wydostać. No, pod warunkiem, że się nie boją węży oczywiście. Tak. Opisując tą świątynię, musimy jeszcze wspomnieć o kilku detalach. Zacznijmy może tutaj. Bardzo fajne naklejki z takimi złotymi smokami. Wyżej flagi. Tak, również z takim smokiem na środku. Fajne jest to, że zarówno te, jak i te patrzą się do środka, nie? Na przykład tutaj obserwują tego. Obserwują wejście, no. Tutaj wyżej mamy taki fragment strychu z jednej i z drugiej strony. Tam widać jakąś pajęczynę, jakieś deski, jakiś tam, jakaś, nie wiem, szczur jakiś się czai z czerwonymi oczami czy coś. I taki plakat przybity gwoździem, na którym jest napisane wulkan. I to widziałem w zwiastunie, że to chyba Garmadon chciał zamieszkać w wulkanie. No tak, możliwe, że to jest jakiś tam plakat Garmadona. W końcu tutaj się wychowywał, jest jako małe dziecko pokazany. Po drugiej stronie też pajęczyny, jakiś pająk i tam w rogu czajniczek. Takie coś. No i tutaj wyżej mamy jeszcze takie. Też szczur. Właśnie nie wiem, czy to szczur, czy to pająk, bo w końcu jest pajęczyna, czy, nie wiadomo. No ale taki... Na początku myślałem, że to witraż, ale to jest, bardziej są jakieś kraty po prostu takie ozdobne. Takie coś. I już na samej górze... Ten kryształ. Mamy ten kryształ. Nie wiadomo, co on robi, chyba dopiero się dowiemy. Albo z jakiejś książki wcześniej, albo z filmu Lego Ninjago Movie, albo z gry. A ja też myślę, że to jakieś jako ozdoba. Że tylko ozdoba? Ja myślę, że jednak coś więcej. Może to ma związek z nazwą tej świątyni, czyli Świątynia Broni Ostatecznej. Może to można jakoś ten kryształ wykorzystać. Nie wiadomo. To się jeszcze musimy... Dowiedzieć. Dotarliśmy do końca odcinka. Adaś, jak byś ocenił ten zestaw? Biorąc pod uwagę te wszystkie właśnie minifigurki, strażników, świątynie, jak ci się podoba? Ludki są fajne, naprawdę. Szczególnie ten Garmadon. Tak. Te stwory mogły być lepsze, ale też są fajne. Dobrze, że dostajemy dwa, no. Prawda? Aha, a co sądzisz o świątyni? To jestem ciekaw. Też super. Dużo w środku, tutaj Wojtek narzeka na to, nawet mi się podoba. Tak, że jak gdyby jest trochę nudny ten spód świątyni, że ja wiem, że ona jest niby na skalę, ale jakoś te szare ściany... Nie pasuje nawet. No pasuje, ale trochę nudny jest ten przód dla mnie. I tak samo bym się przyczepił do... z tyłu jest mało miejsca,
Żeby postawić ludki? Tak, żeby się tam pobawić, ale to miejsce, co jest, jest fajnie zorganizowane. Jest strasznie dużo właśnie pułapek, to mi się bardzo podoba. No i o to chodzi, żeby było fajnie w ogóle. Tak, tak. Także moja ocena to by było coś w stylu 9, 9,5 na 10. A twoja? Właśnie 10 na 10. 10 na 10. No dobra. Także jak widzicie, zdecydowanie warto kupić ten zestaw. No i tyle. Myślę, że w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia!